tutaj przychodząc do pracy kilka lat temu, zastałem porodówkę taką jak w wielu polskich szpitalach, moim skromnym zdaniem urągającą standardom współczesnej medycyny. Dzięki pomocy wielu ludzi, dzięki ciężkiej pracy udało się zrealizować remont. Jesteśmy w tej chwili w połowie, bo oddział ginekologiczno-położniczy zawsze jest traktowany jako całość, ale są to niejako dwa odrębne oddziały, bo jest to ginekologia, gdzie mamy problemy chorób kobiecych i położnictwo, gdzie mamy cały trakt porodowy i kobiety w trakcie czy po porodzie. Więc jesteśmy w połowie tej być może ważniejszej i bardziej radosnej części, czyli remontu traktu porodowego i oddziału położniczego. Spełniło się to, o czym marzyłem, żeby te warunki dla kobiet rodzących, żeby warunki pracy dla nas, lekarzy, położnych, wszystkich nam tu pomagających w pracy na oddziale, były takie, jakie powinny być w XXI wieku. Mam nadzieję, że wytyczne standardu okołoporodowego będą wszystkie spełnione, że od 1 marca, tak jak ustaliliśmy z dyrekcją, z zespołem anestezjologów, będziemy mieli również znieczulenia do porodów, co pozwoli nam wyprzedzić, myślę, o lata świetlne część okolicznych jednostek, które nie będą tego w stanie spełnić. Myślę, że będzie się rodziło znacznie więcej dzieci, nie tylko tutaj z powiatu i okolic, ale wkład nasz, ciężka praca, zaangażowanie w nią przyniesie to, że pacjentki z innych powiatów, z innych jednostek będą chciały tu przyjeżdżać, będą chciały rodzić u nas. Zostaje mi też szanowny. Przez pokój elektrosalon na tablo. Nasza własna. Muszę dotknąć.